Dlaczego wciąż w 2020 roku warto prowadzić bloga? Czy warto posiadać swoją stronę internetową równolegle do posiadanych profili w mediach społecznościowych? A to dlatego, że twoja strona www, która nosi twoje imię i nazwisko, jest taką twoją wizytówką w sieci. Nie taką wizytówką namacalną, papierową, ale wizytówką, do której w dowolnym momencie możesz odesłać osobę, która chce czegoś więcej się o tobie dowiedzieć, czy która chce z tobą pracować, ale potrzebuje tego ostatecznego argumentu, że ty jesteś tą osobą, że ty jesteś tym ekspertem, że ty znasz się na tym, co robisz, że znasz się na tym, o czym mówisz, bo jeżeli masz na ten temat bloga, którego prowadzisz od x czasu, na nim jest sporo tekstów, jeżeli ta osoba zacznie sobie jeden po drugim czytać, przeglądać, czy chociażby scrollować, no to siłą rzeczy utwierdzi się w tym przekonaniu, że no nie ma mocnych. Musisz być osobą, która się zna. Nie jesteś firmą krzak, która odwyskakuje sobie na jakimś profilu na Instagramie i naspamowała tam ileś zdjęć i dokupiła sobie ileś set tam tysięcy obserwujących, ale która regularnie pisze i stworzyła sporo treści. Ale blog jest nie tylko twoją wizytówką, ale możesz potraktować jako taką bazę logistyczną do rozsyłania dalej treści w media społecznościowe. I tu nie mówię, nie mam koniecznie na myśli takiego spamowania, jak to czasami, jakie niektórzy początkujący blogerzy uprawiają, czyli spamowania, gdzie się da na wszystkich możliwych grupach linkami do swojego kolejnego wpisu, bo to niekoniecznie o to chodzi w budowaniu społeczności w mediach społecznościowych, tym bardziej, że algorytmy wszystkich właściwie mediów społecznościowych są czujne i są zaaranżowane w ten sam sposób. Przyznają Ci mniejszy zasięg, jeżeli starasz się wyprowadzić kogokolwiek właśnie z tego danego medium społecznościowego, podsuwając swój link. Ale jeżeli masz sporo treści na blogu, to wystarczy, że wybierzesz co czystsze z nich fragmenty i już nie musisz się martwić o to, co Ty wrzucisz w media społecznościowe. Po prostu recyklujesz to wszystko, recyklujesz, czy inne słowo repurposing, czyli nadawanie powtórnego życia treściom, które już kiedyś napisałeś i adaptowanie ich do różnych, do innych kanałów niż te, na które pierwotnie zostały umieszczone. Czyli możesz potraktować blog jako bazę logistyczną do rozsyłania swoich treści po mediach społecznościowych. I o tyle to jest ważne, że czasami media społecznościowe same w sobie potrafią zabrać bardzo dużo czasu. Jeżeli musisz myśleć, co Ty w tych mediach będziesz publikować, to na tworzenie publikacji do mediów społecznościowych zejdzie Ci sporo czasu. Tym bardziej, jeżeli jeszcze dopiero zaczynasz, czy jeżeli nie masz w tym jeszcze wprawy. Ale w momencie, kiedy piszesz wpis na bloga, kiedy już tych wpisów na blogu zgromadzi się całkiem sporo, z czasem będziesz mógł te treści po raz powtórny przedstawić w mediach społecznościowych i to niekoniecznie jako linki do tych wpisów, tylko właśnie pobrać co czystsze fragmenty z wpisów blogowych i po prostu poprzerzucać je w media społecznościowe po to, żeby, bo tutaj prawdopodobnie łatwiej będzie Ciebie znaleźć, ale też regularnie tworząc treści i na bloga i rozsyłając je dalej po różnych kanałach mediów społecznościowych, budujesz swoją markę, budujesz zaufanie do Twojej marki. Ty już nie jesteś jakąś firmą krzak, która wyskakuje nie wiadomo skąd, tylko Ty już od jakiegoś czasu budujesz swoją pozycję w sieci i masz ją ugruntowaną i możesz udowodnić, że ona jest ugruntowana sporym zasobem wiedzy, pokazując Twoje kolejne wpisy treści, które stworzyłeś na blogu. Później możesz te treści przerobić w większego e-booka, co jeszcze bardziej ugruntuje Twoją pozycję i zaufanie do Twojej wiedzy, zaufanie, które jest walutą przyszłości. Teraz blog jeszcze ma to fajne zastosowanie, bo jeżeli Twoi klienci czy Twoi potencjalni klienci cały czas zadają Ci jedno i to samo pytanie, a Ty musisz poświęcić za każdym razem sporo czasu, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Czyż nie byłoby dużo łatwiej po prostu podesłać im link do odpowiedniego wpisu z bloga, w którym wprowadzasz dany temat, a jeszcze dalej, jeżeli chcieliby poznać bardziej szczegółowe rozwiązanie, możesz mieć już w załączeniu płatny e-book z rozwiązaniem tego problemu. Czyli nie tylko w ten sposób ugruntowujesz zaufanie do swojej marki, przekonujesz do siebie swojego klienta, budujesz pozycję eksperta, ale też oszczędzasz czas, a może w ten sposób zgarniasz pasywny dochód, bo wpisy, które masz na blogu, możesz w bardzo prosty sposób zebrać razem w jeden bardziej soczysty, bardziej treściwy i bardziej pomocny e-book, który będziesz tym razem udostępniał odpłatnie. To jest ten
wymarzony pasywny dochód albo przez zebranie w jakiś jeden większy wpis treści, które regularnie, na przykład przez okres tygodnia czy dwóch tygodni, wrzucasz w postaci luźnych notek w mediach społecznościowych, na przykład na Instagramie czy na przykład na Facebooku. To jest też fajna metoda pisania dłuższych wpisów, poświęcając na to każdego dnia po kilka, kilkanaście minut, rozwijając, idąc według wstępnie obmyślonego konspektu i rozwijając każdego dnia jeden punkt z tegoż konspektu. Dlatego właśnie warto mieć to miejsce, w którym będziesz to wszystko zbierał, którym jest Twoja strona i prowadzony w ramach tej strony blog. Mimo wszystko, co ma sens z strategicznego punktu widzenia wciąż jeszcze w roku 2020. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. A poza tym blog to nie jest profil na Instagramie, który można Ci zamknąć, zablokować, także stracisz przez jakiś czas kontakt ze światem zewnętrznym i Twoja marka zupełnie zniknie.